Witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu. Pozbieramy cuda. Tu się jeszcze coś robi. Też. Okej, wszystko się robi. Dobra. No to niech się robi. Tutaj coś mam? Nie. I na dzisiejszy... Okej. Jako dzisiejszy cel mamy zajęcia wróżbiarstwa. Zajęcia wróżbiarstwa z profesor Onai w wieży wróżbiarstwa, gdzie chyba jeszcze nie byliśmy. No. Więc przeteleportujemy się jak najbliżej. Powoli też sobie tak... Oh, that's why you were so bothered. Of course I was bothered. It's enough to try to memorize dates for bins without being pounded by a horrible... Próbuję sobie przypomnieć... O, właśnie. Alohomora. Czy są jakieś miejsca? Kiedy będę wchodził do jakiegoś nowego, znaczy nowego, starego, nowego. O! Zwiększymy licznik kota. Mamy kolejnego, taki sam biały, ten model się powtórzył. Jak przed chwilą widzieliśmy, nie? No nic. Gdzie my to w ogóle jesteśmy? Wygląda jak teleskopy jakieś, może pokój nauczyciela, może profesor Onai, nie? Zaraz się dowiemy z listu. Szanowna profesor Sha. Która to? Dziękuję za pracę na temat gwiezdnych anomalii. Będzie ona może od numerologii albo od astrologii, nie? Będzie ona wspaniałym dodatkiem do atlasu, jaki mam nadzieję wydać. Skontaktuję się z panią, jeśli postanowię dołączyć do publikacji te prace lub badania leżące u jej podstaw. Pozdrawiam serdecznie, MPN Carnirius. Ok. Kocie. Alohomora. Jakieś. Ciuszki, które w sumie są na sprzedaż tylko. Dobra, no to idziemy dalej. Dobra. Czy na pewno tędy droga? Chyba tak. Oczywiście jest noc, więc będziemy musieli się przespać na dywaniku pod wieżą astronomiczną. No cóż. Jej, jakie ładne tutaj gwiezdne mapy. Magiczne. Revelio. O, bezgłowy nik? Czy kto? O, pokój życzeń. To w sumie może mogliśmy sobie po prostu wyjść z pokoju. No i bylibyśmy bliżej chyba. Ale to ja tego nie pamiętałem niestety. Dobra, mamy to. Chociaż ja nie wiem, czy... Gdzie ja jestem? To jest inna wieża. Aha, super. Ja jestem teraz... Nie, dobrze. Tak, jestem w wieży astronomicznej. A powinienem być... w innej wieży. Dobra, to jak już tutaj jestem. Oh my god. To... O, właśnie.
Tylko sprawdzę, czy ten... Jest tam coś, ale to sobie zostawię. Jakby do wieży tylko wszedłem, żeby odblokować ostatni w sumie chyba tutaj proszek Fiu. Tak mi się wydaje, że to ostatni. Tak. A tutaj w aneksie biblioteki... No właśnie, pracownia wróżbiarstwa. Kolejna rzecz, która... Mam nieodblokowaną. Sala główna, czy coś bliżej jest? Może sala główna. To mi się pomieszały wieże. Dobrze. O, kanon Pachelbela. Idę. Idę za guidem, bo tutaj już mało co pamiętam z tego, z architektury zamku. Rebellion. Co mi się wydaje, że pamiętam. Tutaj niedaleko jest po drugiej stronie chyba, dobra, nieważne. To miejsce, które ma... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. O właśnie, tutaj będzie gobstone. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. A tutaj... Revelio! Tam jest kolejny gobstone. Tutaj są skarby. A ty, cwaniaczko, ty. Surprise! Ha, ha, ha. Dobra. Eliksir wiganowy. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj po lewej. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Jeszcze jeden, to jest, nie wierzę. Wydaje mi się, że to jest inne podejście i triggeruje tą wypowiedź. Tutaj jest klucz do zagadek z drzwiami, więc zaczniemy sobie teraz robić. Jak widzicie, ja przy pierwszej rozgrywce troszkę stałem pod tymi drzwiami, zanim się zorientowałem, że liczba głów zwierząt, albo inaczej, nawet tutaj jakieś nogi są, nie? Odpowiada cyfrze. I po prostu trzeba wpisać cyfry, które są tam w okolicy podane w murze na takich obracadłach, nie? Problem jest taki, że na przykład, dwa, dwójka, trójka, na przykład czwórka. Skąd poznać, że to jest czwórka? No nie wiem, co tutaj jest w ilości cztery. Więc niektóre by trzeba było po prostu się domyślić przez eliminację pozostałych, nie? To na przykład, że jest 7, to też niespecjalnie bym wiedział, nie? Jakby to jest ośmiornica, niby 8, ale jakby nie wszystkie ma maski, czy coś, nie mam pojęcia. Tutaj 6 rogów, no to można się domyślić. 3 głowy, więc kilka było takich oczywistych. 8, 3, 9, 5 było oczywiste. 1 jednorożec, 2, te dwa rogi, tak. Ale na przykład 0, 7 i 4 nie bardzo, więc czasami troszkę musiałem podmieniać te i się wtedy już raz zrobiłem, to potem wiedziałem, nie? A potem za jakiś czas znalazłem tą karteczkę i sobie myślę, aha. No i tutaj jest dokładnie jeszcze związanie, tak? Czyli szukamy klucza, odkrywamy jaka cyfra, ustawiamy robaka, który, czy tam istotę, która tą cyfrę oznacza i możemy wejść. No i tak na przykład tutaj, nie? Mamy 0. Czyli tak, mamy tutaj, co mam? Mamy 2. Aha, bo tu musimy ustawić. No nie, że odkrywamy, tylko musimy ustawić jakąś cyfrę. Bo mamy na górze, mamy klucz. Tak, mamy 2 plus, to jest ta hydra, nie? Czyli to była trójeczka, nie? Trójgłowa, no czyli to jest 2 plus 3, to jest 5, czyli brakuje nam czwórki, a czwórka to była sowa, mamy sowę, nie?
Więc jedna rzecz to jest to, a druga rzecz to jest 0 i 1, to jest 1 i zostaje nam 3. Czyli musimy znaleźć... O, proszę, hydra na 3, nie? Czasami, jak nie wiecie, które jest które, to nie wszystkie zwierzęta są na każdej tym obracadle, nie? No, tutaj jest 1, 3, 5, 7 i 9. I tyle, nie? Więc nie ma na przykład 4. No to wtedy muszę wiedzieć, że tu tą 4 muszę ustawić, no to tu musi być 3 wtedy, nie? I powinno działać. Jej! I w tych pokojach głównie są skarby, także o, jakaś kolekcja, tutaj manekin, czarodziej, po prostu znajdźki, tak? Nic specjalnego, nie ma żadnych, no zaklęć w ogóle nie ma, nie możemy znaleźć w świecie. Klasa numerologii. W tej klasie uczniowie w teorii uczą się magicznych właściwości liczb i numerologii, chociaż wiele decyduje się zamiast tego spędzać te godziny na liczeniu lub na boli, zasypiając w tym na swoich ławkach. No tak, są czasami takie przedmioty, gdzie można odpocząć, nie? Każdy uczeń wie. O, kapelusz możemy sobie podmienić. O, to jest drugi ten, nie? Dobra, czyli mamy tak, 6 i 5, czyli mamy 11, czyli brakuje nam 6, a 6 to jest ten Gekon. Dobra, czyli po drugiej stronie musi być Gekon. Jest Gekon. A na dole mamy co? Mamy 7, łącznie ma być 8, czyli i 0, czyli brakuje nam 1, czyli jednorożca. Super. O, posąg jednorożca. Bardzo ładny. Dobra, założymy sobie wszystkie te rzeczy przed jakby większą jakąś misją i... To już wszystko zebraliśmy. O, ale jeszcze jedna jest, proszę. No dobra, to już... 5 i 6 to jest znowu 11. Czyli brakuje nam 4. Chyba tu jest 4, nie? A na drugiej stronie mamy 13 i 0, czyli brakuje nam 5. Czyli pająka przejechałem. Dobra. Totem, okej. Rebellion. To sobie jakieś tutaj pióro pisze. Pióro pisze, nie pióro pusze. Dobra, wychodzimy z sali numerologii i wracamy na ścieżkę do sali. No i ta w sumie zagadka jest przy sali numerologii, więc ma to sens też, nie? I teraz jak będziemy widzieć te drzwi, to sobie będziemy otwierać. Cały czas się martwię, że jakieś tutaj mijam, no ale wydaje mi się, że nie. W każdym razie te pokoje są totalnie obcymi. Twoja gadanina jest równie inconvenient. Dobra, jesteśmy. Są totalnie opcjonalne z tego względu, że tam nic nie ma kluczowego. Nie jest to część żadnego questu, jak na przykład te szafy z kluczami. Wydaje mi się, że tu jest chyba Demimos. Na pewno jest. Tak, upływ czasu to jedno, ale ja nie chcę zrobić. O, jest tam, jest skubaniec. Mind now, demiguys. Sorry, że pani tutaj tak zapierniczyłem sobie. Pani Mudiło Onai, z ramienia profesora Blacka, mam zaszczyt jako wicedyrektorka zaoferować pani posadę profesora wróżbiarstwa w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwarts. Nasze grono profesorskie jest podekscytowane perspektywą współpracy z panią. Prosimy o jak najszybsze informacje pani decyzji. Z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam. Profesor Matilda Weasley. Coś tu jeszcze jest? Coś tu jeszcze jest, bo mi pipka. Hmm.
ale nie widzę, szczerze powiedziawszy. O! Model wróżenia z ręki, ze strony przewodnika. Czemu ja to czytam? Ten stojący model wielkiej dłoni stanowi pomoc naukową na zajęciach wróżenia z ręki, zależnie od kąta, pod jakim będzie się z niego wróżyć. Będzie mieć albo wyjątkowo długie życie, albo najpewniej czeka go śmierć w ciągu 2 tygodni. No okej. Okay. Tak, tutaj gra też tak jakby trochę bawi się ideą, że nawet w takiej dziedzinie magii jak wróżbiarstwo jest jakiś postęp, czy zmiany, czy trendy, nie? Dobra, muszę wejść do mapy. To jest hiper... No dobra, już nie będę komentował tego. Hiper dziwne, nie? I sobie pośpię na podłodze. Okej, dzieciaki się zaszły. Hello. O, ktoś podaje na mnie wyglądający. Tak, będą pewnie ci, co będą uważać, jaki to wspaniały przedmiot i tacy sobie będą się z niego naśmiewać, nie? Jak to zresztą było u Pottera, kto się naśmiał najbardziej? Hermiona chyba, nie? Z wróżbiarstwa. I profesor Trelawney. Mam siostrę bliźniaczkę w Hufflepuffie. Okej, nie wiedziałem. Nie wiedziałem wcześniej tego modelu, szczerze mówiąc. Nie wybrałem tej fryzury. Tak teraz dziwnie trochę jest. Nieważne. Profesor, co tam profesor ma do powiedzenia? I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious. Based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come, what do you see in your own future? Wyczuwam zagrożenie. Już na mnie napadnięto kilka razy. Smoki, trolle, czy czarownicy potężni. Nawet jakiś gnom, który ma magię potężną. Wielkie tytany, takie posągi. No, cała masa rzeczy. Wyczuwam zagrożenie. I can't get rid of this feeling of a coming danger. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. And you are preparing yourself even now. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Yay. Channel your magic towards your target. Descendo. Okay, nieważne. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Okej, i to jest zaklęcie ostatnie fioletowe. Czytałem tak, Akio. The Pulso. A
A może Descendo będzie lepsze w połączeniu z Glacius, bo tak, nie Confringo, tylko od Confringo ja nosów zapominam, że mam w ogóle i go nie używam w walce. Chodzi o to, że Glacius zamraża, ten, to jest, Boże, co to jak się nazywa, Defendo ma dodatkowe zniszczenia wobec zamrożonych. I zastanawiam się, czy Descendo nie jakby roztrzaska i zada też dodatkowe. Spróbuję, przetestuję to. Oh. Wtedy mam Arresto Momentum i Flipendo. Oh. Arresto Momentum może być faktycznie z The Pulse. Co tutaj było? Expelliarmus. Oh. Jesus. Raz, dwa, trzy. Teraz nic nie mam Flipendo. No mógłbym sobie zrobić czwarty secik, nie? I nie mieć już tego utylitarnego. Dlaczego mógłbym? Może będę bardziej pamiętał, że mam Confringo jeszcze. I dam sobie wtedy. Tutaj Confringo. Tutaj Flipendo. Nieźle, tutaj Confringo. Dobrze? Tak, na dole mam czerwone, po lewej mam fioletowe. Do wywołania i przedłużenia żonglerki. Tak, do zagadek i wykorzystania słabości niektórych przeciwników. Tak, Flipendo jest bardziej do zagadek, szczerze powiedziawszy, niż w walce się przydaje. Bo jak widzicie, ma krótki tutaj ten efekt i no tylko obraca w miejscu, nie? Do palsu odbija, mogę zrobić sobie dystans. Descendo zadaje zniszczenia, bo nieco miażdży, nie zwłaszcza jak wezmę tam jeden talent chyba, który grupowo miażdży. Akio przyciąga i mogę wtedy użyć na przykład mojego blastu shotgunowego z Incendio, nie? Natomiast Flipendo no takie say jest, więc to, że jest na końcu, nie jest źle. Dlaczego mam Confringo na końcu? Nie wiem, ale i tego nie zapominam, więc niech na razie będzie. Jeszcze będzie bombarda. No i nie mam ostatniego zaklęcia kontrolnego, zaklęcia transformacji. I nie miałem go też na mojej głównej postaci, więc zakładam, że muszę teraz zrobić lekcję zwierząt i wkrótce się pojawi zadanie na transformację. Więc póki co podwoję sobie jakiś tutaj czar i jako, że zaczynam od Leviosa, potem przechodzę do Glacius, potem Arresto, to na tym etapie Leviosa, my god, powinno się już odświeżyć, nie? Więc teraz tak, tutaj mogę sobie dać, dam sobie na górze ważne zakręcie Kameleona, często używam, będzie pierwsze. Na drugim sobie dam Lumos, też dosyć często się zdarza. Na trzecim może być Wingardium i na czwartym jest Reparo. Spoko. Będę je podmieniał oczywiście czasami zakręciami wyczerowującymi, kiedy będę w pokoju życzeń i w drugiej sekcji pokoju życzeń, którą może dzisiaj odblokujemy, a jak nie to za tydzień. No i jeszcze zostały nam zaklęcia niewybaczalne, no ale nie wiem w sumie kiedy się je odblokuje. Zdobywam, będziemy mieć jeszcze bombardę, więc też w sumie. Dobra, no to fajnie, to już tutaj nam ładnie się wszystko przedstawia. Dobra, to chcę przetestować, czy... Okay. I tutaj mówili, że to podtrzymuje jakby... At some point you must stop preparing and put your newly honed skills Arrest the momentum. Closer. Out of the classroom. Leviosa, Flipendo, Confringo. Dobra. To czy my z nim mamy coś do pogadania? Chyba tak, bo mam jakiś tam dymek. Professor, do you have a moment? I do. I was wondering how you decided to teach divination. Ah,
The art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who possess the sight are rare. And, as is often the case with the unique among us, we can frequently be misread, even feared. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. I see. Natty told me that you and she moved here from Uganda, where she had attended Wagadu. Yes. Natsai and I both loved Uganda and Wagadu, but we are happily settled here now. I had foreseen such a change, but did not know the details until it occurred. I was glad of the outcome. You would be wise to remember that the consequences of our actions are complex. And so, divining what is to come is not as simple as gazing into a crystal ball or studying the bottom of a teacup. I'm not sure I believe that one can really see the future. We often do not believe in what we ourselves have not seen. I should hope that you will open your mind. You are a student at Hogwarts, after all. It cannot have escaped you that we in the Wizarding world are forever navigating the seemingly inexplicable. Of course, Professor. Now, I know that we both have places to be. Not because I have the sight, mind you, but because I am a professor and you are a student. I have enjoyed our conversation. Dok. No dobra, co my tutaj mamy teraz do zrobienia, bo ja już nie pamiętam. No właśnie, zajęcia o zwierzętach, to jest mega ważne. Helm jest spoko misją. Klucze do Dala, zamiatanie konkurencji, to nie, wymagające dostawa, nie. Gargulki, no to sobie zdawamy, no i te księżyce. Ojej. No. Dobra, myślę, że idziemy na zajęcia o zwierzęta. Chociaż może bym porobił te side questy, nie? Kurczę. Widziałem tutaj gdzieś niedaleko kolejny gargulec. Czy tam gargulek. Do sprzedania. To jest wyższe i tak nie ma atrybutu, więc cokolwiek. To był ciekawy model. No. Nie taka pelerynka, tylko taki bardziej cape, nie? Możemy założyć na chwilę. I tutaj... Gorsze. Może sobie też coś zmienimy? Na pewno muszę zmienić ten kapelusik. Na coś czy nic? Chyba nic, mamy tą nową fryzurę, to tak szkoda byłoby od razu ją zakryć. Chociaż widzę, że często się powtarza ten typ wśród uczniów. Martwi mnie jedna rzecz. Patrzę na mój jakby status pieniężny i myślę sobie o tej lekcji zajęć ze zwierzętami. Strój teraz. Taki jakiś... to się nazywa? Legendarna zbroja. To jest część zbroi. Nieważne. Tak, mój status pieniężny i zwierzęta. Tam jest parę itemów, które trzeba kupić przy okazji tego, tej lekcji. Ile mamy tych 3 demimozy, czyli jeszcze 6 nam brakuje. Ojej.
A ja w ogóle z quest wybrałem klucze do Dala, co? Ale w sumie to nie do końca złe, bo ja mówiłem o tym, że chcę go odblokować z tego względu, że pozostałe są zablokowane, dopóki nie zrobię pierwszego. Więc... O co to się stało? Więc wrócę do tej wieży, gdzie poszedłem oryginalnie i zrobię tą pierwszą jakby Revelio. Taką demonstracyjną misję. Muszę iść do góry, okej. Okay. Dobra, tak już tutaj jestem, to wiem, że tutaj miałem do zebrania jakieś skrzynie. Liściki. Droga Satyavati. Cieszysz się na wieść, że skontaktował się ze mną znajomy z Cambridge, który przyznał, że mylił się w swojej ocenie natury deszczu meteorytów. Wygląda na to, że dwaj astronomowie, irlandzki i brytyjski, rozwinęli dorobek pewnego włoskiego astronoma. Zauważ, że sami Mugole, o ile mi wiadomo. I zaproponowali, aby kalkulować umiejscowienie pyłu na orbicie ziemskiej i w ten sposób powiązać meteoryty z kometami. Błyskotliwe. Ciekawe, co by zdołali osiągnąć, mając do dyspozycji lepszy teleskop. To frustrujące, że w korespondencji nadal musiałem używać pseudonimu z czasów, gdy pisałam pod przykrywką ostatecznego uczonego. Samo posiadanie sekretnej tożsamości jest ekscytujące, ale powód ku temu mnie irytuje. Nie mogę się doczekać naszej wycieczki do Jantar Mantar. Cóż to będzie za przygoda. Tęsknię za tobą, droga siostro, i życzę ci wszystkiego dobrego, z wyrazami miłości, Sukrita. Okej. Okay. Jakieś dwie astronomki, siostry. Ładna ta sala. Yep. Alohomora. Trzeba ją okraść. O, to. Ten brak imersji. Tych znajdzie, kto jest. O, fajny szalik. Dobra, i teraz na górę. Po klucz do Dala. O właśnie. I teraz my go musimy ścigać. I on nas doprowadzi do szafy z nim powiązanej. I potem jest... O, tutaj akurat bardzo szybko. I tutaj niestety jest najgorsza. How do I get this key in there? Najgorsza minigierka, jaka jest. That's it. Która polega na tym, akurat mi się udało za pierwszym razem, co się rzadko zdarza. Perhaps Nelly knows what it means. Tak, pójdziemy z tym do Nelly. Tutaj już chyba mam wszystko w takim razie. No nie do końca, na górze nie byłem do końca. Ona polega na tym, że ten klucz co jakiś czas zmienia pozycję. Na zasadzie... O nie, kolejna zagadka. O nie. Raz jest po lewej, raz na górze, raz na dole. I w tym momencie, kiedy zmienia, czyli przechodzi przez ten środek, przez to kółeczko, to my musimy pacnąć X, żeby go wbić do środka. Jeśli zrobimy to za wcześnie, no to zrobimy to... Nice. Szkoda, że nie można z tym miotą lecieć od razu, nie? Więc trzeba po prostu to zrobić w momencie, jak on zmienia strony. Trzeba wyczuć, kiedy czasami po trzech takich ruchach, czasami po czterech, po prostu to jest... No to trzeba wyczuć. To jest strona na pewno. Na dole też coś jest. O, tutaj sobie latają na miotle, a ja nie mogę. Teleskop astronomiczny. Ten teleskop to najwspanialszy przyrząd do obserwacji gwiazd. Nadaje się doskonale do oglądania księżyca, gwiazd i wszystkiego innego, co można znaleźć na nocnym niebie. Powinni go zakrywać przy słońcu, bo on może się spalić. Plus, ma to jest magiczny, to pewnie inaczej działa. Tutaj na dole coś jeszcze chyba, jakaś znajdźka. Jej! Okej, trochę złota, dobrze, dobrze. Incendio!
Dog. I to chyba na tyle, nie? Czy tutaj coś jeszcze gdzieś można iść? Nie. That's it. Możemy po prostu przyjść do wieży. Ok, mamy to zeeksplorowane. Mamy zwierzę astronomiczną z głowy. Teraz się przeniosę na dół, na ten tam placyk przy transformacji, nie? Gdzie jest Nelly, która mi więcej powie o dziedzinie transmutacji, no właśnie. O tych kluczach. Ten zamknięcie tego questu blokuje mi pozostałe szafy do zdobycia. Powiem wam szczerze. Że bardzo się podekscytowałem na ten quest przy mojej pierwszej postaci. I goniłem jak oszalały szukając tych szaf. Faktycznie zrobiłem to bardzo szybko. Revelio. Tutaj Gobsona już chyba zgarnąłem, nie? Were you able to follow one of the Dedalian keys? I zbierałem te wszystkie klucze i na końcu odblokowałem to, co one odblokują i byłem mega zawiedziony nagrodą. Hello, Nelly. I managed to get a Dedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Tak. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Hufflepuff house chest. Zwłaszcza z tą linią tutaj teraz, nie, że o, to Rebellion. Na pewno jest coś fantastycznego. No... No, a szczerze powiedziawszy, no przynajmniej dla mnie, nie było to nic nadzwyczajnego. Muszę nie patrzeć. Alohomora. Złoto. Tutaj mi się coś podoba, słuchajcie. Tutaj. A, to jest peleryna. A, dobrze. Okej. Jesteśmy cali czerwoni. Fantastycznie. Tak, zwieńczenie tego questu z tą skrzynią domową. No nic, dokończymy, bo widzę, że dalej mnie męczy ten prompt. Także spriorytetyzowałem ostatnio ten quest na mojej pierwszej postaci. No i no. Nie byłem za to. Znaczy, nie był jakiś stracony czas, bo tych skrzyni, na tych szaf nie jest dużo na szczęście. Wydaje mi się, że mniej niż nawet tych motylków. Tak, przejdę. O, no fajnie teraz wyglądamy. Jep, podoba mi się. Jep. Trochę nie pasuje nam do koloru. Oh my god. Do koloru domu. Ten czerwień bardziej pasował do Gryffindoru. This must be my house chest. I just need to insert the token. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Tak, jest ich chyba 16 dokładnie, czyli jeszcze 15. No to podobna ilość jak chyba tych ciem.
No, ale teraz jak będziemy widzieć szafę, to będziemy musieli poszukać klucza gdzieś tam latającego w jej okolicy, no i sobie będziemy stopniowo to zbierać, a ten quest mnie blokował, bo jak widziałem wcześniej szafy, to kluczy wokół nich nie było, więc trzeba było go skończyć. Dobra. A, wiem, co chciałem sprytyzować. Ponieważ czeka się długo na odblokowanie, chyba jakieś wydarzenie fabularne triggeruje dostarczenie nowego upgrade'u od Wixa, czy jak tam. Dlatego wiem, że chciałem sobie wyznaczyć sobie cel, jak komentowałem ostatnio pod koniec ostatniego odcinka wyścigu z Imeldą, żeby dostarczyć tą informację właśnie Wixowi w sklepie z miotłami i wtedy on znowu za jakiś czas mi da. Więc nie ma co z tym zwlekać, żeby to jak najszybciej było zrobione, żeby on już miał trigger, że ma mi to dać, nie? Więc faktycznie sobie to zrobimy, ale patrzę na czas i będzie to już w kolejnym odcinku. A tutaj... A, straciłem chyba... Tak, dostałem ten żeton i straciłem go, dlatego mi się podświetla, że coś jest nowego, ale niestety... No i ten list. I żeby nie zapomnieć, bo to daleko widzę w ogóle, to znowu się tutaj w pokoju życzeń sobie skończymy, aby pozbierać gadżety i kolejny cykl włączyć przed kolejną misją. Także dzięki za dzisiaj, zyskaliśmy Descendo, zmieniliśmy swój wygląd, znaleźliśmy ładny, fajny tutaj płaszczyk, bardzo fajny, podoba mi się, i zrobiliśmy sidequest z kluczami Dedala. Do następnego razu. Dzięki, że spędziliście ten czas z nami. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.